23 lata temu nasz świat przeżył inwazję Sepidów. Powstrzymaliśmy ich. Ja ich powstrzymałem. Ale ci z korporacji CEL doskonale wykorzystali okazję. Wypełnili próżnię w strukturach władzy, szybko się rozrośli, zdobyli wpływy i prawie osiągnęli dominację nad światem. Korporacja CEL zaskoczyła wszystkich. Nawet mnie. Mówią na mnie prorok. I tylko ja wiem, co przyniesie przyszłość. Prawdziwym zagrożeniem dla świata nie jest korporacja CEL. Jest nim Sepid Alfa, najstraszliwszy z obcych, który wciąż żyje. Pokazał mi migawki z przyszłości. On wie, co daje mi siłę, w co wierzę, że być dobrym żołnierzem sprowadza się do jednego prostego pytania. Ile jeszcze jesteś gotów poświęcić? Zapamiętajcie mnie. Kiedy zaproponowali mi ten nanokombinezon, poświęciłem Lorenza Barnesa, człowieka, którym byłem, żeby stać się maszyną bojową, prorokiem. Ciało i krew ograniczały moje możliwości. Też je wymieniłem, jak części zamienne. Zwycięstwo kosztuje. Za każdym razem płacisz coraz wyższą. Przewidziałem to, co się wydarzy. Ale już nie miałem siły, by to powstrzymać. Kiedy najpotężniejsza machina bojowa zawiedzie, co wtedy? Co ja zrobię? Witamy w Nowym Jorku. Wersja 2.0. Co oni zrobili? Miasto ma sygnaturę energetyczną. Dlaczego? To cel. Wyciągają energię z technologii obcych. Ich globalna sieć energetyczna czerpie moc z jednej maszyny Sepidów w tej kopule. To nie może być tak proste. Tak jest, stary. Odcinasz energię, korporacja pada. Tak po prostu. Nie! Sepid Alfa mi to pokazał! Już to przerabialiśmy, to musi mieć jakiś związek! Prorok, obcy już są kaput. Sam ich wszystkich wykończyłeś, zostało tylko kilku niedobitków. Nie! To nie wszystko! Gdybyśmy tylko znaleźli jakiś trop, gdzieś tutaj, jakąś wskazówkę. Słuchaj, gdy ty polowałeś na super obcego, który nigdy nie istniał, ci z CEL zdobywali władzę nad światem. Potrzebujemy cię tu i teraz, szefie. Musisz nam pomóc powstrzymać CEL. Tutaj chodzi o coś więcej niż twoja rewolucja. Przewidziałem to. Ci z CEL igrają z siłami, których nawet nie rozumieją. Cokolwiek robią, doprowadzi to do końca świata. Musimy zamknąć ich interesy. Święta kurwa racja. No to chodźmy.
wielka spocona dupa korporacji. W kombinezonie tego nie poczujesz, ale gorąco tu jak w saunie. Sporo się zmieniło. Tak się zaczęło. Ludzie łyknęli ofertę taniej energii korporacji C. Ta wytwarzała ją za darmo, więc nikt nie mógł z nią konkurować. Wkrótce mieli monopol i zaczęły się podwyżki. Ludziom zostały tylko długi. Schyl się! W porządku? To nic. Tam, symbol śmierci. Zauważy cię to po tobie. Wracaj, cofnij się! Nie wiem, co znaleźli, ale już nie żyje. Daleko do stacji na 34? Kilka kilometrów. Najpierw musimy obejść strefę rażenia. Operacyjni są coraz bliżej. Nie ma czasu iść naokoło. Promień ostrzału i szybkostrzelność w akceptowalnych granicach. Możemy się przebić. Ej, słuchacie, cele? Tak, rozwalę was jednego po drugim. Chodźcie! Pokażcie, ja zapraszam! Oszalałeś? Te armaty rozedrą się na strzępy! No, teraz rozumiesz? Zabrali mi nanoskafander, prorok. Jestem już tylko człowiekiem. Wiesz, ile poświęciłem, żeby powstrzymać Zepidów? Jak bym chciał to odzyskać? Kurna. To jaki masz plan? Wsparcie. Znajdzie i oznaczy cele. Wywiad. Zajmie się rozrywką. Nie takiego psychola pamiętam. Nie zmieniał się. Dobra, prorok. Zrobimy tak. Będę ci zgłaszać lokalizacje, jak tylko je zauważę. Tak jak tam w sektorze 1 Delta 0. To potencjalne lokalizacje zasobników. Główny cel to wieżyczka 3 Delta 3. Jak tylko dorwiesz sprzęt, rozwalimy skurwiela. Sektor 1 Delta 3, chyba w porządku. Tak, sektor 1 Delta 0. Sektor 1 Delta 2, coś mam. Dobra, zbadajmy, co jest poza polem oraz całego sektora. Myślałem, że to sektor. Yes!
na ciebie uwagę. Proponuję, żebyśmy ruszyli od razu. Uwaga! Wysokościowa wieża. Wykryto obecność Xenosefini w sektorach 2 Delta od 1 do 5. Ona! Tyłu! Za nami! Odwrót! Odwrót! Gdzie wsparcie! Za obraz. Spróbuję to jakoś namierzyć. Thank you.
zabitym u sektora 2. Słyszysz mnie, prorok? Nie widzę przeciwnika, tylko coś rusza się w trawie. Zajmuję bezpieczne stanowisko na skarpie, ale prędzej czy później będę otoczony. Zrozumiałem. Idę w twoją stronę, pomogę ci z nim. Żebym opracował plan ucieczki. Dowódco oddziału Romeo, tu Romeo 1. Droga ewakuacji prawo niemożliwa. Pomóżcie. Nie ma innej? Kto to kurwa mówi? Nie, nie, nie. Nie chcę mi się z tobą gadać. Nie! Chcę rozmawiać z Claire! Och, kuźwa! Dobra, mów! Improwizu? Co to ma kurwa znaczyć improwizu? Gdzie masz plan B? Dobra, jest to i wydaje ci się, że to jest na plec. Jesteś tego pewna, słoneczko? Wysyłamy helikoptery na...
aliantów. W sektorze 2, Delta 3. No to kurwa pięknie. Typowe sztabowe szambo. Nie dam rady otworzyć tego tunelu. Tak, a ja kurwa dam. No chodź. Uważam, że poszło nam całkiem kurwa idealnie. Słoneczko, to twój ulubiony pan z bronią. Otwórz okienko do kryjówki. Ułani idą. Romeo 1, tu dowódca oddziału. Przestrzegaj procedur łączności. Odstaw sprzęt do bazy. Bez odbioru. Chodźmy. Ale twardziel. Słuchaj, nie jest taka zła, jak ją poznasz. Tylko nie wspominaj o wizjach, dobra? Romeo 1, mamy 60 minut na załatwienie głównego celu. Idą na ciebie liczne jednostki celu. Tylko teraz nie zawal tej cholernej misji. We'll be right back.
chociaż tak głupi. Czysto. Dobra, ani śladu proroka. Zgłoś to. Dowódca oddziału, tu Blacktail 9. W Delensji 4 Alfa czysto. Ruszam do następnego sektora. Odbiór. Nie, Blacktail 9. Nax zadysponował właśnie kod Czerwona Supernowa. Czerwona Supernowa? Potwierdź, że to nie pomyłka. Odbiór. Potwierdzam. Został zadysponowany kod Czerwona Supernowa. O nie, kurwa jebana mać. Co oni wyprawiają? Czerwona Supernowa, czy im odjebał? Nie wiem, chuj z prorokiem, wynoszmy się, lej! Co ze Steamerem? Chuj z nim, dogoni nas!
panie! No dawaj! No chodź! Chyba się... udało! Thank you.
Michael? Michael, słyszysz mnie? Jeśli to słyszysz, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zamierzam go zabić. Byliśmy świadkami halucynacji, déjà vu, sztucznych wspomnień, czasami prowadzących do pełnego rozbrojenia jaźni. Wejść do labiryntu i pokonać Minotaura. Odblokowane. Mogą się teraz zamienić we wszystko, każdą możliwą formę. Alchanium. Totalna zagłada z orbity.
Co do czego, może polegać tylko na jednym. Nie na sprawdzonym wywiadzie, nie na supernowoczesnym sprzęcie, nawet nie na swojej doskonałej broni, tylko na sobie. Trochę trwało, zanim to sobie przypomniałem. Na razie wojna się skończyła. W międzyczasie popełniłem parę błędów, ale w końcu jestem tylko człowiekiem. Nazywam się Lawrence Barnes. Mówili na mnie...